Proszę bardzo, używaj wielkiej mocy. Ciekawe, jak szybko wszyscy domyślą się prawdy. Mam już dość kłamstw. Nawet moi przyjaciele nie wiedzą, kim naprawdę jestem. Super mieć rodzinę, w której można być sobą. Nikt nie lubi, jak się go nazywa kłamcą. Czasami nie wiem, czy w ogóle są naszymi przyjaciółmi. Co oni o nas wiedzą? Chciałem pokazać, jak naprawdę wygląda moja rodzina. Wataha jest dla mnie najważniejsza. Rydian! O co ci chodzi? Chyba nie wstydzisz się swojej rodziny. Jezu. Rydian! A, to było. Dobrze się czujesz, Maddy? To Jimmy. Podoba ci się? Przepraszam. Chciałam tylko zobaczyć. Sorry. Wolfblood. Wilczy to jad. Zaginął kot. Nagroda. Cześć, Bernie. Co tam? Kiedy zaginęły te zwierzęta? W tym tygodniu. A co? Może to sprawka tej twojej bestii? Skąd o niej wiesz? Słyszy się to i czyli owo... co? A nic. Wiesz, takie tam plotki. Kto by tego słuchał? Zajrzyj do gazety. Na piątej stronie piszą o atakach na wiejskie zwierzęta. I jeszcze te psy i koty. Kto czyta, ten płaci. Moja kochana rodzinka nareszcie się ulotniła. No to zaczynamy nocowanko. Wiem, straszny obciach, ale pamiętasz, jak miałyśmy 7 lat, robiłyśmy sobie takie bransoletki przyjaźni. Przyniosłam specjalny zestaw. Może zrobimy sobie taki jak za dawnych czasów? O co chodzi? Nie obraź się, ale... zaplanowałam na dziś małą wyprawę. Co? Jaką wyprawę? Dokąd? Bestia wróciła, Maddy. A ja wiem, jak ją znaleźć. No, mniej więcej. Powiedzmy, że wiem, gdzie może być. Skąd wiesz, że wróciła? Znaczy, jeśli to w ogóle prawda. To ty nic nie wiesz? Giną psy, koty, zwierzęta na farmach. Od kiedy? Zaczęło się kilka dni temu. Nareszcie mamy okazję zobaczyć tę bestię. Rozpracowałam jej stałą trasę. Jeśli bestia istnieje i napada na zwierzęta, to nas też może skrzywdzić, tak? Pamiętasz, jak było ostatnio? Ty w ogóle wiesz, w co się pakujesz? Tak, wiem. I wiem, że dopóki będziemy trzymać się razem, wszystko będzie dobrze. W końcu po to się ma przyjaciół. Myślałam, że chcesz pogadać. Przecież gadamy. Słuchaj, przepraszam, po prostu nastawiłam się na nocną imprezkę. No wiesz, bransoletki, niedobre naczosy, jeszcze gorsze filmy. Bestia wróciła. Nie obchodzi cię to? Słuchaj, wiem, że to dla ciebie ważne, ale... Właśnie, że nie wiesz. Wszyscy myślą, że jestem stuknięta. Chyba przesadzasz. Ale nie. Słuchaj. Rodzice zabrali mnie do lekarza. Mówili coś o jakichś lekach. Każą mi chodzić do psychiatry. Co? Dlaczego? Dlatego, że powiedziałam im o tobie. Słuchaj, ja muszę wiedzieć, że bestia istnieje. Muszę wiedzieć, że nie jestem kompletną wariatką. Nie jesteś wariatką, na pewno nie. Przestań, nie pocieszaj mnie. Powiedziałam mamie, że jesteś wilkołakiem. Dlaczego ktokolwiek miałby myśleć, że nie zwariowałam? Dlatego...
tego, że bestia istnieje. I my ją znajdziemy. Dzisiaj. O, co oni tu robią tak wcześnie? Tylko nie mów chłopakom o psychiatrze, dobrze? No jasne. Cześć. Co tak wcześnie? To tak się wita gości, ja tu gotuję. Zapomniałaś? No tak. I co, nic nie zauważyłaś? Nie. Nowa marynarka. Z Manchesteru, tata mi kupił. Niezła, co? Kompletnie niepraktyczna. Musisz się przebrać. Co? Dlaczego? Bo zamarzniesz na kość. Pójdę ci coś znaleźć. Okej. O co jej chodzi? Idziemy polować na bestię. Co? O nie, mam dość marzenia po ciemku. Jest zimno. Tom, to dla niej ważne. Jasne, a dla mnie ważna jest kanapa i TV. Taki był plan. Teraz wszystko się zmieniło. A co się stało? Nic, ona po prostu nas potrzebuje. Musi wiedzieć, że jesteśmy z nią. Dobra, ale najpierw muszę coś zjeść. Chcesz otworzyć restaurację, czy co? Nie wiedziałem, ile tego kupić. No to wziąłem kilogram. Każdego. Przecież to o wiele za dużo. Wiem, ale nie chciałem wyjść na jakiegoś głupka i powiedziałem rzeźnikowi, że robi grilla. Na 10 osób. Dobrze, że umieram z głodu. Tak, to ja lepiej zdejmę nową marynarkę. Tak. Tom, wiesz, że przyjaźnimy się chyba od 100 lat. Tak, co najmniej. Nie, ale poważnie, jesteśmy przyjaciółmi? Tak, jasne. A przyjaciele mówią sobie wszystko, tak? Nawet jeśli to coś wstydliwego. Tajemnica. Coś, czego nie powiedziałoby się nikomu. To dlatego byłaś taka dziwna. Co? Wiesz, że się w tobie zabujałem. Co? Było minęło, wiesz. Tak, tak, wiem ja... Nic wtedy nie powiedziałaś. Wiem, że wiesz, znaczy, że wiedziałaś. No tak, tak, ale... Tak. Nie chciałem cię urazić. Nie. A powiesz mi, co wtedy czułaś? Co czułam? Co czułaś? Jakoś się nie zastanawiałam. Okej, zapomnij. Nie, spoko, na pewno miałaś ważniejsze sprawy. Tom, znalazłam ci kurtkę. Ty też tak wcześnie? To źle? Co? Tak, tylko patrzę. Buciory? Buciory. Tak. Niczego nie wyczułeś? Nie. Ja też nie. Może bestii nie ma. A może jest. Tylko bardzo sprytna. Idziecie czy nie? Zaraz zakładam buty. No dobra, niech będzie. To dziki wilko krwisty. Mieszka na wrzosowiskach, czasami wchodzi na nasze terytorium i umie maskować swój zapach. Co to ma wspólnego z Shannon? Rodzina myśli, że jej odbiło. W sensie, że tak naprawdę odbiło. A ona chyba zaczyna w to wierzyć. Musi zobaczyć tę bestię. A my jej w tym pomożemy, nawet jeśli sami mielibyśmy wcielić się w jej rolę. Co? Maddy! Rydian! Idziemy! Dobra. Jesteśmy tutaj. W gazecie było, że 3 dni temu u Parkerów zniknęły 2 owce. W zeszłym tygodniu u Haudeira zaginął baran. A w Highfield i Barfield wczoraj stracili sporo zwierząt. Jest jeszcze Wilson, Bubu i Hermiona. Więc jak połączymy te punkty, to widać, że... Krąży wokół wsi. Dokładnie. Nie stołuje się 2 razy w tym samym miejscu, więc musimy szukać mniej więcej tutaj. Maddy nie powinna iść z nami, jest chora. Nic mi nie będzie. Tak, a skąd wiesz? Oj, dobra, nieważne. Właśnie, że ważne. Oni chyba mają rację. Przestańcie, idę z wami. Spróbuję z nią pogadać. Chyba wyraziła się jasno. Pójdę ją przeprosić. Shannon. Szukam czegoś na przeziębienie. Maddy mówiła ci coś o mnie? Nie. No wiesz, wtedy, jak się w niej bujałem. Nie. Tak, nic. A co? No bo...
Chyba zauważyła, że najlepszy kumpel coś do niej czuje, prawda? I mogła się zwierzyć swojej przyjaciółce. Tak, ale wtedy miała mnóstwo swoich problemów. Jak każdy. Jak ty, ja. Czasami najlepiej po prostu coś przemilczeć. Jak ja mam problem, to lepiej to przemilczeć. A jak ty masz, to mamy biegać po nocy na każde zawołanie. Słuchaj, Tom, jak nie chcesz, to nie idź. Nie głupi pomysł. O, super. Super. Dlaczego w tym domu nikt mnie nie zauważa? Shannon! Co? Zaczynam się czuć jak moja marynarka. A jeśli tam jest i znowu nas zaatakuje? Będziemy się bronić. Chcesz się przemienić przy Tomie i Shannon? Może już czas, żeby poznali prawdę. Zaczynam mieć koszmary nocne. Teraz to chyba tobie odbiło. Nie możemy ich dłużej okłamywać. Spójrz, co się dzieje z Shannon. Lepiej pomyśl, co się stanie z tobą i ze mną, jak oni wszystko wygadają. Nie wygadają. Jesteś pewna? A jak się wystraszą? A jak się z nami pokusą? Zaryzykuję. Nie jesteś sama. Tu chodzi o nas wszystkich, o mnie, o mamę i tatę, wilkokrwistych. Moi przyjaciele to zrozumieją. Nie wykręcaj się przyjaciółmi. Po prostu czujesz się winna. Chcę wreszcie zacząć żyć normalnie. Przykro mi, nie możesz. Pomyśl, dlaczego wilkokrwiści ukrywali się tyle lat? Nawet dzicy. Bo to ludzie są naszym największym wrogiem. Chyba, że twój tata kłamał. Nie przeszkadzam wam? Nie, no co ty? Niestety nie znalazłam nic lepszego. To jest akonitum. Moja mama uznaje tylko homeopatię. Co, to nowomodne new age'owe badziewie, w które nikt nie wierzy? Tak, w zasadzie to sam cukier i jakieś tam roślinne dodatki. Leczyć to nie leczy, ale poprawi ci samopoczucie. Łykaj. Dobra, jak nie zadziała, weź jeszcze jedną. Na pewno nie zaszkodzi. Nie możesz im powiedzieć, to dotyczy też mnie. Przykro mi, Rydian, ale nie mogę tak dłużej żyć. Maddie. Kiedy nadejdzie czas, Maddie. Zrobię to trzeba. Przestań! Czuję zapach mięsa. Maddie, nie! Umieram z głodu. Maddie, nie! Chcę mięsa! Nikt ci nie pójdzie! Czujesz ten zapach? Nie pozwolę ci na to! Puść mnie! Do łazienki! Chcę mięsa! Co się dzieje? Maddie jest chora! Nie chora, tylko głodna! Przestaniesz? Maddie? Patrz! Patrz! Chcesz się im pokazać w tym stanie? Maddie! Zaraz do was przyjdę! Jakoś słabo się czuję! Wyłącz wilka! Nie mogę, to nie ja! A kto? Niedobrze mi! Maddie! To nie ja! Nie chciałaś się zmienić? Nie, przysięgam! Maddie! Lekarstwo! Co? Zaczęło się, jak wzięłaś lekarstwo. Może to jakaś alergia? Może. Rydian, otwórz drzwi! Maddie! Co ja mam teraz robić? Zostań tu, zamknij drzwi. No idź już! Jest w kiepskim stanie, gorączka jej skoczyła. Zgadzasz się, ekspert. Moja mama jest lekarzem, ja się nią zajmę. Nie widzisz, że jej niedobrze? Zabiorę ją do domu. Lepiej ja to zrobię. Przecież gotujesz. Co z tobą? Dlaczego chcesz mieć Maddie tylko dla siebie? Wcale nie. Chcesz, chyba widzę. Przestań siemiać, lecisz na nią. Nie twoja sprawa. Chłopcy, odprowadzimy ją razem. Bez sensu. Sam dam radę. Shannon! Shannon! Shannon, gdzie idziesz? On po prostu jest zazdrosny. Shannon! Odprowadzimy Maddie, a później pójdziemy na wrzosowiska. To po drugiej stronie wsi. Ja odprowadzę Maddie, a ty ruszysz stąd. Z Rydianem. Zrobisz wszystko, żeby się wymigać z tego polowania, co? Nie, po prostu troszczę się o Maddie. Burgery! Maddie! Czujesz ten zapach? Muszę coś zjeść. Nie możesz tam iść. Chcę mięsa! Czekaj, coś ci pokażę. Widziałaś, Rydian znowu zniknął. Zaraz zwariuję! Jak to się wyłącza? Założę się, że wrócił do łazienki. Posłuchaj, akonitum to inaczej wilczy dojad. Maddie! Dawniej wierzono, że kto go zje, zmienia się w wilkołaka. To oczywiście bzdura, chyba że... Ktoś jest wilkokrwisty. Dokładnie. Jak się bronić przed wilkołakiem, ugryzienia wilkołaka? Nie posłuchiwałem. Chciałem tylko wiedzieć, co tam robicie.
Antidotum na wilczy tojad. Tom, pachniesz tak smacznie. Serio? Znalazłem. Korzeń ostu powstrzyma wilkołaka. Hej, 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 podobno nigdy tak o mnie nie myślałaś. Nigdy wcześniej tak nie pachniałeś. Ale to tylko tania woda po goleniu od Berniego. To ja już pójdę do kuchni. Maddie. Ta dziewczyna naprawdę ma gorączkę. Dobra, przyniosę ci mięsa, ale siedź tu. Zamknij drzwi, szybko. Kiedy to wreszcie się wyłączy? O kurczę. Burgery chyba już gotowe. O. Wiedziałaś, że Maddie na mnie leci? Maddie? Na ciebie? Przed chwilą dosłownie się na mnie rzuciła. Ale spoko, w sumie do niczego nie doszło, tylko... wiesz. Ej! Ale on jest zazdrosny. Zazdrosny? To chyba oczywiste. A, o ciebie i Maddie. Nie wygłupię się. Wiem, że wy, dziewczyny, gadacie o takich rzeczach. Rozumiem, że musisz dotrzymać tajemnicy. I nic mi nie powiesz. Ale miło wiedzieć, że jednak nie jestem niewidzialny. To była przekąska. A gdzie danie główne? Maddie, otwórz! Nie może, wymiotuję! Przestańcie się wygłupiać, dobra? Wiem, co tu się dzieje. Maddie, trzeba było od razu powiedzieć, że nie chcesz iść ze mną. Wolisz patrzeć, jak chłopaki kłócą się o ciebie. Przyniosłam twoje rzeczy. Najlepiej idź już do domu. Nie żartuję. Okej, okay. Nigdzie nie pójdziesz, dopóki oni tutaj są. Mhm. Co robisz? Idę na polowanie. No co z jedzeniem? Tylko tego nie wywal. To przynęta. A wy odprowadźcie Maddie do domu. Tylko to was interesuje. Co jej powiedziałeś? Nic, a ty co powiedziałeś? Myślisz, że poradzi sobie sama? Jeśli to coś tam jest, może być niebezpiecznie. Wiem. Poczekaj. Maddie, posłuchaj mnie. Daj nam 2 minuty i wyjdź. Idź prosto do domu, rozumiesz? Maddie. Tak! Maddie pójdzie do domu sama. Wiesz, że Maddie na mnie leci. Ona na ciebie nie leci. Nieważne. Naprawdę myślisz, że coś z tego będzie? Jasne, że nie. To o co ci chodzi? O ciebie. Jesteś zazdrosny, jakbyś miał do niej specjalne prawa. Dobra. Wygrałeś, jestem zazdrosny. Czy teraz możemy zająć się Shannon? Jasne, chciałem tylko to od ciebie usłyszeć. A! Ła! Osty! Wszędzie pełno ostów! Osty? O nie! Myślałem, że to hamburger, a to baranie bobki. Co robisz? To będzie taka broń. Na wszelki wypadek. Jest tuż za nami. Hej, gdzie idziesz? Maddie... Powinna już dawno być u siebie. Lepiej poszukajmy Shannon. Ale znowu coś kombinujesz? Maddie da sobie radę sama. No chodź.
Shannon! Tu jestem! Słyszałaś to wycie? Słyszałam. A jak to coś na nas poluje? Mieliście odprowadzić Maddie. I zostawić się na pastwę Bestii, dziewczyno. Jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Raczej Maddie. Ona jest chora. To od tych twoich tabletek. Były przeterminowane z 10 lat. Na pewno nie udaje? Nie. Bardzo chciała tu z tobą być. Ledwo ją powstrzymałem. Oh, strasznie mi głupio. Ludzie, w tym lesie jest bestia. Dobra, idziemy. Co idziemy? Chyba raczej uciekamy. Maddie. Idealnie. Czuję, że dzisiaj coś upolujemy. Słyszałaś to? Tak. Nie pluj, jedz! O, bardzo śmieszne. Przezabawne. I wystraszyliście mi bestię. Sorki. Wielkie dzięki. Będziecie się na nie gapić przez całą noc? Nie wierzę. Tyle zdjęć i nic. Następnym razem się uda. A swoją drogą, skąd się tam wzięłaś? Podobno byłaś chora. Nie chciałam cię zostawić. Skąd wiedziałaś, gdzie jesteśmy? Nie wiedziałam. Bardzo cię przepraszam. Za wszystko, co ci powiedziałam. To twoje lekarstwo chyba trochę mi zaszkodziło, bo wiesz, kompletnie nic nie pamiętam. Nawet tego, jak rzuciłaś się na Toma? No co ty? Rzuciłam się na Toma? Przynajmniej on tak twierdzi. O, mamo. Spokojnie. W końcu chłopak pogodził się z tym, że jesteście tylko przyjaciółmi. Ale fakt wyglądał na zadowolonego. Zapraszam panie na ucztę. Dziś mamy tosty, szynkę, dżem, konfitury, masło orzechowe, pomidory, ser i... To by było na tyle. A, Rydian zaraz przyniesie picie. Pomogę mu. Mieliśmy szczęście, co? No, w sumie. Ale ten osad był ohydny. Nie miałem wyboru. Wiem. Dzięki. Nadal chcesz się przed nimi wygadać? Nie. Nie teraz. Shannon jest szczęśliwa. Ta, Tom też. Myśli, że jestem o was zazdrosny. A jesteś? Lepiej nie przyginaj. Przepraszam. Po prostu fajnie, że wszystko jest jak dawniej. Siedzimy sobie i plotkujemy z normalnymi ludźmi. Sorry, ale oni nie są normalni.